Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Jesteśmy w Nowej Hucie, nieopodal skrzyżowania ulic Cienistej, Bulwarowej i Kocmyrzowskiej. Jesteśmy tutaj na prośbę pana Bartosza, który pisze, że jest to bardzo trudne skrzyżowanie, a w godzinach szczytu tam czasami naprawdę bardzo dużo się dzieje. Przydałby się mały instruktaż, jak to skrzyżowanie sforsować prawidłowo. Oto instruktaż, panie Bartoszu. No będzie za moment z samochodu. Objedziemy te kierunki możliwe. Przejazd na wprost, lewoskręty, bo pewnie one tutaj sprawiają największy problem. Rzeczywiście skrzyżowanie jest dość trudne. Tramwaje, samochody jadące na wprost, samochody skręcające, rowerzyści, piesi. Wszystko to, mam nadzieję, spowoduje, że będziemy tutaj maksymalnie skoncentrowani. Po pierwsze, musimy dbać o właściwe ustawienie, tak żeby nie zablokować się wzajemnie i przy wyjeździe z Bulwarowej czy Ścienistej i potem na przecince, na przełączce pomiędzy dwoma jezdniami ulicy Kosmyżowskiej. Pamiętamy o pieszych, którzy zbliżając się do przejścia dla pieszych chcą skorzystać z tego przejścia. No niestety przykłady na pewno będą tutaj negatywnych zachowań, a ja spróbuję pokazać, jak to powinno być poprawnie. No już tutaj noga z gazu, przejście dla pieszych, widać je wyraźnie. Pojazdy, które w międzyczasie wyjeżdżają z podporządkowanych, wolniej. I nie wyprzedzamy, i nie omijamy, i rozglądamy się, czy nie ma pieszych, którzy mają pierwszeństwo. Również przepuszczamy tych, którzy chcą wejść, którzy czekają, którzy są przygotowani do wejścia, a nie wchodzą, no bo my szybko jedziemy, czyli jedziemy wolno. No i pojedziemy jeszcze tak, jak wydaje mi się, że jest tutaj najtrudniej. Mamy tutaj przejście dla pieszych, ale dalej jeszcze przejazd dla rowerzystów. No nie możemy tam stanąć, źle stoi ten Volkswagen, ja go trochę rozumiem. No bo chcę lepiej widzieć, kiedy może wystartować, ale gdyby jechał rowerzysta, no to stoi na jego drodze, prawda? Więc musimy jednak czekać lekko zderzakiem, najeżdżając na przejście dla pieszych, piesi tak się zmieszczą, wtedy mamy tą widoczność na wszystko. No i przejedziemy, jak nie będzie pieszych, rowerzystów i pojazdów jadących Kocmyrzowską od strony Ronda Czyżyńskiego. No jest tutaj troszkę roboty, przyznaję, a rowerzystka bez oczywiście ręki, jakby miała odciętą rękę, czeka się na nią, żeby ją przepuścić. To jest ordynarne ze strony rowerzystów, że nie chce im się tej ręki wyciągnąć, naprawdę. Jakie to partnerstwo? No tutaj trochę głupio i ze zwariowaną prędkością ta Honda. No i teraz pytanie, czy pojechać całkiem do lewej krawędzi? Myślę, że tak będzie lepiej w tym przypadku. No a Audi myślę, że powinno było się ustawić do lewej krawędzi, tak jak ja to w tej chwili zrobiłem, bo inaczej niepotrzebnie blokuje ruch. Ale oczywiście, jeżeli ktoś już jedzie na wprost, no to nie możemy mu zajechać drogi, więc uważajmy, w którym momencie, gdzie się ustawiamy. To musimy po prostu pomyśleć. Oczywiście jazda od środka również jest prawidłowa. A teraz z ulicy Cienistej w lewo, no tutaj mamy o tyle łatwiej, że nie ma przejazdu dla rowerów, więc próbujemy tak trochę za to przejście wjechać. Ono mogło być troszkę dalej od skrzyżowania pomalowane, no ale trudno. Mamy co mamy, musimy sobie z tym poradzić. Myślę, że piesi zmieszczą się za moim pojazdem i możemy na raty kawałek już tego skrzyżowania pokonać. Tutaj po angielsku wymijamy się i tak jest lepiej generalnie. No i udało się, proszę Państwa, skręciliśmy. Ale tutaj trzeba naprawdę uważać. I jeszcze raz proszę tych, którzy jadą Kocmyrzowską, żeby byli uprzejmi zwolnić, zmniejszyć prędkość. Mają taki obowiązek, bo przejście dla pieszych, duży ruch, przypomina o obowiązku zachowania szczególnie ostrożności na każdym skrzyżowaniu. A tutaj ta ostrożność naprawdę powinna być podniesiona do potęgi. No i oczywiście na tym skrzyżowaniu też występuje klasyczne omijanie. No właśnie mamy przykład tragiczny zupełnie dla mnie. Pojazd zatrzymuje się i czeka. Piesza na szczęście nie wchodzi, chociaż powinna, zeszła z roweru elegancko, brawo. No ale nie wchodzi, bo się nie da. Ewidentne zatrzymanie prawa jazdy by tutaj się należało. Ile ciągle takich przypadków mamy? Prawie taką samą sytuację opisał nam pan Zenobi, który przysłał nam filmik. No dokładnie. Rowerzystka poprawnie zeszła z roweru, no ale niestety przejść się nie bardzo da, bo jadą. No a jak już weszła, to przecież wcale to nie spowodowało, że się zatrzymali.
jedzie, kolejny pojazd już klasycznie omija. Wyprzedzanie, a potem omijanie. Tak jeździmy. No, w Sosnowcu kierowcy jeżdżą podobnie, co udowadnia nam pan Jakub z Zagłębia, który przysłał nam pakiet filmowy. No właśnie, no to klasyka, to już nie będę tego po raz kolejny tłumaczył. Oczywiście nie przepuszczamy pieszego, oczywiście wyprzedzamy. Jedziemy ze świadomością jakby wykroczenia, albo bez świadomości wykroczenia, co chyba jest jeszcze gorsze. No bo jeżeli nie wiemy o tym przepisie, no to na pewno kogoś wcześniej czy później zabijemy. Szanowni Państwo, co my robimy? Mamy tutaj ciekawy list od naszego widza z Warszawy, który bardzo nas chwali i napisał ładne zdanie, że Państwo uświadomili mi, że mimo tego, iż jeżdżę bezpiecznie, to nie jeżdżę bezbłędnie. No i w związku z czym przysłał nam film nakręcony na skrzyżowaniu ulic Inżynierskiej i 11 listopada. Tutaj doszło do pewnego takiego konfliktu z rowerzystą i pan pyta nas, kto miał tutaj rację. No nie bezbłędnie, rzeczywiście nie bezbłędnie, ponieważ myślę, że nie było to do końca bezpieczne, co zrobił nasz widz kierowca. Rowerzysta oczywiście zachowuje się na zasadzie wyciągam rękę, to znaczy, że puszczajcie mnie. Sytuacja jest prosta. Pas, którym porusza się rowerzysta, jest zajęty przez zaparkowane pojazdy i rowerzysta, no, potrzebując jechać dalej, chce ten pas zmienić. No ale właśnie, zmieniając pas, winien ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który znajduje się na pasie, na który chce wjechać. Wyciągnięcie ręki rzeczywiście było, no ale takie troszkę krótkie, a zachowanie rowerzysty jest na zasadzie pokazałem, jadę. No to uzurpacja pierwszeństwa. Tam, zdaje się, doszło do lekkiej kolizji. Tak słychać, wydaje mi się, że uderzone zostało lusterko kierownicą roweru. No przy czym niestety nasz korespondent też nie zachował się bezpiecznie. No musimy sobie zdawać sprawę w takiej sytuacji, że rowerzyści, podobnie ten rowerzysta, no nie całkiem jeżdżą bezpiecznie. Mówię delikatnie, specjalnie trochę przerysowując, ale często właśnie uzurpują sobie prawo i uważają, że mają więcej niż jedno życie. Ja bym tak na rowerze nie pojechał. Ja bym zwolnił, wcześniej zasygnalizował, przepuścił pierwszy pojazd i starał się wjechać. Mam nadzieję, że ta sygnalizacja byłaby dostrzeżona przez kolejnych kierowców i starał się wjechać jakby za chwilę. To zachowanie rowerzysty było niewątpliwie gwałtowne i to on byłby sprawcą tego zdarzenia. Ale, szanowny korespondencie z Warszawy, czy pana zachowanie było bezpieczne? No też nie. Mało miejsca. Ewidentnie sytuacja, w której powinniśmy zachować zasadę ograniczonego zaufania. Szczególnie ostrożności. Odstęp. Ten odstęp już w momencie zbliżenia się do rowerzysty był tak na granicy metra. No jeżeli rowerzysta zrobił minimalny ruch w lewo, już tego metra przy wyprzedzaniu nie było. Także kierowcy, jak oglądacie nasze programy i jak widzicie te kosmiczne czasem, fatalne zachowania rowerzystów. Weźcie to pod uwagę, weźcie to sobie mocno do serca i jeździcie nieco rozważni, ostrożni, bezpieczni. To nie było bezpiecznie, ale w innym zdarzenia byłby rowerzysta. Rowerzyści też powinni jeździć trochę ostrożniej. Tutaj film straszny. Jak ja go oglądałam, byłam przerażona. No przecież to biedne dziecko było krok od śmierci. Jak w ogóle doszło do czegoś takiego? No, trudno powiedzieć, tego dokładnie nie widać. Film jest z naszej kamery egzaminacyjnej. Jedzie już pani egzaminatorka, widocznie przerwała egzamin wcześniej, nie udało się zdać, musiał być jakiś błąd popełniony. No i może dobrze, że jedzie egzaminatorka. Rowerzysta prawdopodobnie chciał wyprzedzać, ale robi to kompletnie nierozważnie. Raz, że ma samochód sprzeciwka, no to po co w tym momencie tego rowerzystę wyprzedzać? Jeżeli już go wyprzedzamy, to z odpowiednim odstępem. Tak jakby się zamyślił, tak jakby czegoś nie zauważył. No i co? Wywraca się nagle wprost, niemalże pod koła naszego samochodu egzaminacyjnego. Rower ląduje częściowo pod autem. No, kierowca zahamował, rowerzysta jakoś wywrócił się szczęśliwie, ale no, po pierwsze się potłukł, po drugie być może troszkę zniszczył rower, a po trzecie ile tutaj brakowało, szanowni Państwo, od tragedii? Rowerzyści, nie jeździmy ani parami w takiej sytuacji obok siebie, mówiłem już o tym, w tej sytuacji mam tak jechać, nie wolno. Rowerzyście też nakazane jest zachowanie odstępu minimum 1 metra przy wyprzedzaniu innego rowerzysty. Więc odstęp bezpieczny, moment właściwy, a nie jak nadjeżdża samochód. Rowerzyści, nie dbacie o własne życie.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.